14 grudnia w Tawerni Żeglarskiej Stary Port w Chorzowie odbył się koncert promujący najnowszy album Macieja Balcara Live Tracks 12. Album wydany przy wsparciu Chorzowskiego Urzędu Miasta jest zapisem gliwickiego koncertu, jaki miał miejsce 12 lutego w trakcie trwającej na początku roku trasy Ogień i Woda Acoustic Tour 2012. Na płycie jest 18 utworów, na dwóch krążkach. Są to utwory i z okresu płyty Czarno i z okresu płyty Ogień i Woda. Do tego jeszcze można tam znaleźć covery Wady i Wemefiusa, jeden Beefheart. No i oczywiście Marka Grechuty Wolność, która była nawet utworem promującym Ogień i Wodę. Mamy też utwór Bogusia Łyszkiewicza, który został wydany na takiej płycie kompilacyjnej, znalezione piosenki. Także no, wszystko to, co mogło się zdarzyć wtedy na tej trasie, co jest takim przeglądem tych wszystkich utworów z tych dwóch płyt, plus właśnie te najfajniejsze dla mnie ulubione jakieś covery. Premierowy koncert w Starym Porcie był swego rodzaju zapowiedzią trasy koncertowej planowanej na 2013 rok. Trasę zaczynamy od albo od ostatniego dnia stycznia, albo od początku lutego i gramy do 23 lutego włącznie, czyli jest gęsto i niemalże każdy dzień jest zajęty. To za chwilę będzie wszystko wisieć na stronie, na pewno będzie tego sporo. No i zwyczajnie odsyłam na www.maciekbalcer.com.pl. Na koncertach Maćkowi towarzyszy zespół Niebo, który miał również wkład w nagranie albumu. Zespół Niebo to muzycy z Krakowa. Robert Lubera na gitarze, Maciek Mąka też na gitarze. Maciek już teraz również w Warszawie mieszka, bo bardzo dużo gra, między innymi z Renatą Przemyk. A z kolei druga część zespołu to frakcja Tarnowska i to jest Krzysiu Flipper Krupa i Piotrek Quentin Wojtanowski. Ta właśnie ten odłam zespołu Niebo jest odpowiedzialny zawsze za brzmienie płyty, czyli to jest ich dzieło. Jak ta płyta jest zmiksowana, jak jest wymasterowana, oni trzymają nad tym pieczę i myślę, że warto to podkreślać, że to jest ich praca. Like a stop for some things. And I know.